Jesteś miłośnikiem zwierząt i pragniesz zgłębić ich świat? Nasze podcasty oferują cenne porady i fascynujące ciekawostki o psach i kotach. Zostań i posłuchaj. Dzisiaj porozmawiamy o problemie, który wielu właścicieli psów zna z własnego doświadczenia: nadmiernym szczekaniu. Jak oduczyć psa szczekania? Gdy szczekanie jest dla niego naturalnym sposobem wyrażania emocji i komunikacji? To ważne pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Szczekanie psa jest podobne do mowy dla ludzi. Jest to naturalny sposób wyrażania emocji i jeden z elementów komunikacji z otoczeniem, w tym z opiekunem. Pies, który szczeka zbyt często i bez wyraźnej przyczyny, może stać się uciążliwy nie tylko dla sąsiadów. Ale również dla domowników. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego pies szczeka i co zrobić, by ograniczyć to zachowanie w domu. Szczekanie może wyrażać różne emocje i potrzeby psa. Jedną z podstawowych przyczyn, dla których pies szczeka, jest chęć zwrócenia uwagi opiekuna na siebie. Psy towarzyskie, którym zależy na kontakcie z człowiekiem i emocjonalnym związku z opiekunem, często szczekają, aby zwrócić na siebie uwagę. Jeśli poświęcimy psu dostatecznie dużo uwagi, nie będzie musiał szczekać, by ją zwrócić. Jednak jeśli pies zauważy, że szczekanie działa, będzie powtarzał to zachowanie. Nuda jest kolejną częstą przyczyną szczekania. Psy, które są sfrustrowane długimi godzinami samotności i zamknięcia w pomieszczeniu, w którym nic się nie dzieje, często szczekają z nudów. Aby rozładować energię psa i zapewnić mu zajęcie na czas naszej nieobecności. Warto zagwarantować mu odpowiednią dawkę ruchu oraz zabawki edukacyjne, które pozwolą mu zająć się sobą. Innym powodem szczekania jest tęsknota. Szczekanie, które przechodzi w wycie i skomlenie, jest wyraźną skargą na samotność i poczucie opuszczenia. Psy są zwierzętami stadnymi i źle znoszą długotrwałą samotność. Strach również może wywoływać szczekanie. Psy często szczekają na osoby lub przedmioty, których się boją, próbując w ten sposób odstraszyć potencjalne zagrożenie od siebie, domu i swoich opiekunów. Radość jest kolejnym powodem szczekania, choć w tym przypadku nie powinniśmy ograniczać psa, ponieważ jest to sposób na wyrażenie pozytywnych emocji. Jak oduczyć psa szczekania w domu? Przede wszystkim, psa powinno się uczyć pożądanych zachowań od szczeniaka. Wychowanie szczeniaka wymaga jednak cierpliwości, czasu i konsekwencji. Dzięki pracy i treningowi pies szybko zrozumie, jak rozróżnić gościa od intruza oraz czy jest czas na zabawę, czy trzeba na nią poczekać. Najtrudniejszy do rozwiązania problem to nuda. Psy są bardzo aktywnymi zwierzętami, dlatego codzienna dawka ruchu jest konieczna, aby rozładować energię i emocje. By pies się nie nudził, gdy zostaje sam w domu. Warto zostawić mu zabawki edukacyjne. Jeśli nasz pupil szczeka na ludzi, oznacza to, że w przeszłości był nagradzany za to zachowanie. Na przykład, gdy pies szczeka na gościa, który wchodzi na jego terytorium, osoba w obawie przed pogryzieniem odchodzi. W głowie psa pojawia się proste rozwiązanie. Gdy czuje się zagrożony, szczeka, a zagrożenie odchodzi. Aby zmienić to zachowanie, należy nauczyć psa posłuszeństwa poprzez przekierowanie złych zachowań na dobre. Samodzielna tresura psa w domu jest prosta pod warunkiem, że jesteśmy konsekwentni. Codzienny trening trwający 5 do 10 minut powinien przynieść oczekiwane efekty. Warto ustawić przypomnienie w telefonie, aby pamiętać o regularnym szkoleniu. Wykorzystaj każdą lukę czasową, na przykład przerwy na reklamy w telewizji. Do treningu potrzebne będą smycz, kliker oraz garść przysmaków dla psa. Zacznij od szkolenia samokontroli i ucz psa, co znaczy słowo nie. Aby pies przestał szczekać, można nauczyć go szczekania na komendę. Wykorzystaj dzwonek do drzwi lub telefon. Kiedy pies zacznie szczekać, wydaj komendę, a następnie nagródź go przysmakiem. Jeśli pies szczeka na wszystko, oznacza to, że jego poziom pobudzenia jest wysoki. Może warto zmienić karmę na mniej energetyczną? Pamiętaj, że szczekanie to naturalny sposób komunikacji psa. Aby zmniejszyć ilość szczekania, warto skupić się na szkoleniu, wspólnych zabawach i zmianie diety. Regularne treningi oraz wprowadzenie jasnych i stałych reguł wprowadzą porządek w życie Twojego psa. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mam nadzieję, że nasze porady okażą się pomocne. Do usłyszenia. W kolejnym odcinku.